wtorek, 26 kwietnia, w budynku Sądu Rejonowego przy ulicy Poczty Gdańskiej w Malborku odbyły się kolejne ćwiczenia dla jednostek ochrony przeciwpożarowej z naszego powiatu. W ćwiczeniach udział wzięły zastępy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Malborku, Wojskowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłoradzu. Z informacji, jakie przekazał naszej redakcji kapitan Andrzej Lewna z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku, wynika, że scenariusz ćwiczeń zakładał pozorowany pożar archiwum Sądu Rejonowego powstały w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej w urządzeniu elektrycznym. Dwie osoby, które były poszkodowane, strażacy musieli ewakuować na zewnątrz.